Witam wszystkich graczy w drugim odcinku. Jesteśmy SSS, SSF Mod Legacy. Musimy jakoś tutaj poprawić skuteczność gry tego naszego bohatera, bo wiadomo, że tu nie można handlować, ale można wykorzystać pewne rzeczy. Na przykład ja tutaj mówiłem w poprzednim odcinku, że będę starał się tutaj na totemy iść, ale flame. No i tu już można kupić u niej flame totem. Tu kupimy go. Założymy. I zawsze coś nam będzie paliło, nie? Te potworki. Jest flame totem 6,1 DPS, czyli mało. Można zrobić, poprawić tą broń, bo ta broń, ona nie daje nam nic do spielu i tak dalej. To jest typowe fizyczne, nie? Dlatego zrobimy tutaj taki mały eksperyment, to znaczy za pomocą recepty kupimy sobie przedmiot. Tu widzę na przykład, tu ma do elementarnych, wiadomo, że totem to elementarne, bo to od ognia. I 5 do attack speedu. Kupię to i zrobię, że będzie miał do spieli zamiast do attack speedu. Dlatego jest recepta. Mam nadzieję, że się uda. Tutaj mam też swoje. Potrzebny będzie taki ten belt i no, co mi się tutaj dzisiaj. I jeden blacksmith Whetstone. I teraz idziemy do sprzedawcy. Sprzedajemy. Zobaczymy, czy nam da do spieli. No właśnie. Tutaj jest, że mamy do elementarnych 12% i do 5 do attack speedu. A attack speed nie będzie istotny przy flame totem, bo tutaj jest cast speed. I zamienił nam, że zamiast tego attack speedu będziemy mieli 14 do spell damage'u. Także jak ktoś nie zna tej recepty, a gra w tym SSF, już mówię w skrócie, bo to długie jest to powiedzenie, znaczy ta nazwa, to może tak sobie zrobić. Jak ktoś nie zna tej recepty, to właśnie tak to wygląda, że to działa z tymi właśnie z macami, z sceptre, czyli te berła i chyba z dagerami, jak się nie mylę, jak pamiętam dobrze. No i wtedy mamy increase 14% spell damage. No i jeszcze elementarne, czyli w sumie 26. Akceptujemy i zobaczymy. Tu jest 1,61, to tu dużo nie wejdzie, bo wiadomo, bo z czego tu procent brać, nie? Z tego 6. Ale to zawsze coś tam powinno podnieść nam. Gdzie ja mam ten totem? Gdzie go włożyłem? Dobra, tu 6,1 było. 8,2 się zrobiło. Czyli jest więcej. Bo tu zrobiliśmy. Można jeszcze, jakby był regal, poprawić to regalem, nie? Ale nie mam regala. I wtedy jakaś by nowa wartość doszła i ten przedmiot zrobiłby się rzadki. Dobrze, to tyle. O, nie będę jeszcze sprzedawał. Jeszcze to sobie tu wsadzę. Może się kiedyś przyda do czego. Ciągle mało tych scrolli of wisdom. No ale dobrze, teraz będziemy trochę totemem i jeszcze Molten Strike'em walić. Dopóki tam nie dojdziemy do. Tutaj żeśmy skończyli. Zobaczymy, jak totem będzie się zachowywał. No teraz on tam słaby ma przecież ten DPS, no ale tu trzeba tą białą bestię. No tu przeważnie jest na dole, ale niekoniecznie. No właśnie.
Także no trzeba sobie radzić, jak nie można handlować, nie można gdzieś tam znaleźć żadnych rzadkich, które mają takie właściwości. Nie ma nawet wrogów, pusto, wymarło. No i totem ich trochę tam, o, już tam łaskocze, nie? Nawet nie. O! Znowu jest bridge. Dobra. Oczywiście jeszcze można mu pomóc. Także już skuteczność jest lepsza. Później te totemy, one mają power. I bardzo szybki ten atak na cast speed, już od początku nawet, bo jest 0,25 na sekundę, to jest bardzo dużo. Także to jest ich zaleta. No i przebijają na wylot wrogów. 100% mają piercing, czyli przebicie. No, poziom dojdzie. Muszę tu znaleźć tą. Tu wejście, ale cóż, to ja nie lubię tu tych początków. No jest, tutaj się trafiło akurat. Nie lubię tych początków, bo to one są zawsze w tych zawiłych labiryntach. Mnie to drażni. Tych szczególnie zaokrąglonych nie lubię, bo tam jeszcze te, jak są później już takie krematorium czy coś, no to jeszcze nie. Szukamy teraz tej. I co jeszcze, jaka zaleta jest? Na przykład War Chief, jak już tu bym stanął, to War Chief już nie działa. A totem zostawiamy, idziemy sobie tu, a niech tam nawala. Tam pewnie dalej chyba jeszcze. Tak, po prostu cały czas. To jest właśnie dobre. Dlatego jak z bossami walczymy, jakimiś grubszymi, to dobrze jest tak dwa postawić sobie, tylko ja mam jeden teraz, i się wycofać, a one tam wali ten totem, a my sobie spokojnie. A my spokojnie sobie patrzymy. Poziom jest. Damy sobie do życia. Armor i życie. 230. Tam trochę do regeneracji daliśmy 0,8, to każdy jak się doda, to ten procent rośnie, nie? Też do jednostka życia. Znaczy procent regeneracji, szybkość rośnie. Jest tutaj. Dobrze. Idziemy tu. I totem jest bardzo słaby. Szybko go tutaj palą. Niszczą. No, trochę DPS-u dostanie. Dobrze, to się tu zajmie nią. Dobrze, udało się.
W międzyczasie dodałem mu DPS, ma 10,2 teraz. Znaczy DPS dodałem, poziom. Także biała bestia zabita. Biała bestia, dobrze ja mówię? Nie, nie biała, to jest ta Dweller of the Deep. Biała to jest w drugim akcie. Już też mi się myli. Ale za tą chyba pasywnie dostaniemy punkt umiejętności, jak dobrze pamiętam. Coś mało wrogów jest. Pusto tu jakoś tak. A 8 sekund tylko trwa, ale to mu się później zmieni. Nie wiem, czy iść od razu tam, czy dolecz. A pójdę do tego dolecz. Nagrodę zawsze zdążymy odebrać. Wiadomo, że teraz muszę wspomagać ten totem, bo on tam jeszcze nie daje tak rady. Ale to się zmieni. Ślepa. Tutaj, ależ tu zakręcili. No tak jak to jest losowe. Zawsze było tam, gdzie byłem przed chwilą. No teraz tutaj gdzieś. Tu ich trochę więcej. Prawdziwa męczarnia. Z tych dwie powstają, jedną się zabije, to i druga wyskakuje. Dobrze. Nie mamy olotu, a tu 3 i 3 regeneracji do życia. No to ciach. Już będzie lepiej. Zawsze jakaś regeneracja. Medium, medium, to mamy. Trochę ich tam podpala ten totem. O, jest augmentation. Zaraz szybkie buty zrobię. Wypad. Dobrze, jest. Lecz. No idziemy do waypointu, pójdę do miasta, zrobię szybkie buty. Aha, jeszcze tu z tymi. Co ja, tu pusto. Teraz coś tu zrobimy.
Urban, Peranda, zrobimy to. Perandusa, skrzynia, żeby była. Ale to nie w tej, bo to trzeba założyć, ale zrobimy na przykład tak, inaczej. Wyciągnę. Powinno działać. Wyciągnę teraz, wejdę jeszcze raz tu. Bo to zawsze w następnej lokacji jest, nie? Z CTRL-em na menu, ale nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz założę. Perandusa. O, tak. Z kontrolem klikam, daję new. Wchodzę i teraz powinien ten Perandus zadziałać. Bo tak by nie zadziałał. Trochę te portale z Kroll się trochę tutaj zaczęły pojawiać. O, jeden, drugi, dobrze. Dobrze, niech ich tu spali. Przydzielimy punkt. No i teraz będziemy mieli już 1,8 regeneracji życia, 20 do strężu. Zobaczymy, ile to będzie wyglądało. Mamy regeneracji 5,3. Dodam tu. O, zrobiło się 10 na sekundę. To już jest nieźle. Szczerze powiem, że intuicyjnie robię ten build. Naprawdę nie wiem, gdzie iść. No, ten flay totem, no to no, trochę wiem, no ale nie jestem do końca przekonany, czy będę nim grał do końca. I tak po prostu z doświadczenia te nody tam wtykam, ale też nie bezmyślnie, nie? No po prostu daję dużo do życia i do armuru, żeby tutaj nie ginąć byle uderzeniem. O, do esencji wypada, to wreszcie scrolle się sypią. Wejście 9 do stręży, to tam 8 armor, te rękawice, tu mamy i version. Weźmiemy armor, to wyrzucimy. Dobra. To jeszcze będą wypadać. Trzeba je tu tłuc, żeby zdobywać doświadczenie. No trochę teraz zaczęło wypadać, dropić tych chromatiki i tam. No to wiadomo, że to na początku to. Niech ich spali. No jak będą dwa, nawet jeden, ale już trochę lepszy to. Jest bardzo skuteczna broń ten spiel totem. I często właśnie moby zajmują się totemem, a nie nami. Jak tam gdzieś oczywiście jesteśmy oddaleni, nie? I mamy spokój wtedy. I jak jesteśmy jeszcze napakowani w armor i w życie, naprawdę, ta postać może być bardzo dobra wtedy. Coś ten Perandus tu się nie pokazuje. Może tam gdzieś pod koniec będzie. Oni tacy żółci są z Perandusa. Ale pójdę po ten punkt pasywny. Za tą bestię tam powinienem dostać. Od razu się dorzuci. Nie jest łatwe, ale damy radę jakoś, no przecież.
Tak, pasywny punkt umiejętności. Co my tu mamy do sprzedaży? No i tutaj będą chromatiki dwa. No i trochę szardów i to wszystko, co tu można. I kolekcjonujemy, bo te to będą potrzebne. Dużo ich idzie. Jak trzeba jakieś gniazda, kolorki porobić. No i idziemy do góry. No i ja tak myślę właśnie iść tędy, tu. Tu do góry. Tu. I tędy, tu życie też, życie, życie. Tu do elementarnych. Elementarne. Spiel damage, tutaj i damage i cast speed. I te dwie tutaj, tej nie będę brał. I przejdę tu tędy i tak się tu przecisnę. Bo inteligencja będzie potrzebna, zrobię tu na klejnot miejsce. Wejdę tu i wezmę te totemy. I wtedy będę miał dwa spiele. Dwa spiel totemy. No i później, tak myślałem, to trochę jest tutaj przeciskania się i będę musiał to przeliczyć sobie później na tym planer, żeby tu tędy przejść, bo tu można brać, inteligencja będzie potrzebna. Przejść, tylko nie wiem, czy tu górą, tak żeby się dostać tutaj do fire damage. To są dobre nody, one tu dają, tylko czy mi tu punktów nie zabraknie. No będę musiał to jakoś pomyśleć, albo tędy i inteligencja, bo i tak będzie potrzebna, albo nie, inaczej zrobię. Pójdę tu. Dostanę tutaj do elementarnych damage'u. Tu jeszcze będę miał do fire i resów i do damage'u. Tutaj do fire damage'u. To wszystko pasuje. Tu do elementarnych. Inteligencja będzie potrzebna. I tu inteligencja. Tu do życia. Tak, to jest dobra droga. Tu. I wejdę i sobie wezmę tutaj do tych. Wszystkie te nody, one są bardzo dobre. Także totem będzie ostro walił. A to nie będziemy, bo będę pewnie używał Elemental Focus, a on nie pozwala na podpalanie. No, także takie plany mam. Może jakiś unikat wypadnie, no to wtedy zmienię te plany. Zawsze można wycofać te punkty przecież tam. Kupić te regrety, czy u vendora. A tu do życia sobie dodamy, żeby miał, czyli 267. Dobra, co my tutaj mieliśmy? Aha, tam żeśmy w tym byli, a miałem szybkie buty zrobić. Dobra, to idziemy buty kupić. Gdzieś ma. Weźmiemy buty. Są tu ma tak. Tutaj jest do armoru, to kupię te buty. Tak. Te tu już za późno. Dobra, to te sprzedamy. Bo te mają do Energy Shield, a to nam nie będzie potrzebne. A te do armoru. No, ale jednej rzeczy zapomniałem. Nie będę. No ale zawsze troszkę będę szybciej chodził, no trudno. Dobra, bo muszę poświęcić jedną Quicksilver flaskę, mam tylko jedną. Ale lepiej mieć szybsze buty niż... No i też recepta, nie? Sprzedajemy buty, Quicksilver flask i jeden Orb of Augmentation. No i mamy 10% szybciej. Zakładamy. A i będziemy mieli z tego jeszcze chromatika. O, bo ma trzy gniazda. Zielony, niebieski i czerwony, jak ktoś nie wie, nie? Bo początkujący też to oglądają, także mówię. Zbierać takie przedmioty. Niebieski, zielony, czerwony i zielony, albo dowolna kolejność, aby były połączone. I trzy kolory miały. To wtedy dostaniemy taki chromatic orb. Dobrze.
Także wszystkie nagrody wzięliśmy. Buty szybkie, no już trochę szybciej chodzę, że czuję nawet to. Tutaj żeśmy skończyli. Jest esens. Później jeszcze tutaj można właśnie z tych esencji robić sobie też jakieś przedmioty przecież. Także tu wszystko się przydaje. No to, że nie można handlować, to jeszcze niczym nie świadczy. No, bo ta na przykład daje, nie? Że tam na przykład do beltów, to mamy, no akurat tutaj fizyczne są w tej. Ale są takie, które mają, że dodają do spieli. I wtedy można sobie zrobić taki przedmiot. Bo on upgrade'uje normalny, jak na górze pisze, do rare, nie? Czyli do rzadkiego. Także to też można wykorzystać. A im dalej w grze, tym one lepsze wypadają, te esencje. A można zresztą je upgrade'ować też. Się ma więcej. Troszkę szybciej chodzę, nie mam flaszki do szybkości, ale tak, tutaj żeśmy się rozprawili z tych ich bożkiem, totemem. Dobra, transmutation, skrapy. O, tutaj to są te. O, tu jakaś. To koniecznie trzeba zidentyfikować. Ach, do cold plus jeden level socket cold gem. 12 do serii, 1 cold do spiel. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie, nie będzie więcej. 110 i 2, 10 i 20, 10 i 20, bez różnicy, bez zmiany. Ale oprócz tego jeszcze co daje do strężu, a tutaj nie. Czyli więcej życia będzie. Jak włożę to 250, tak, 257, czyli tą lepiej. Jeśli zmiany nie ma tu, to tu jest rzadka i daje właśnie. Tak, ta będzie lepsza. No, znalazłem lepszą. Także pomału jakoś tutaj już tam na. O, jest Perandus. Jednak jest na samym końcu. Będzie taka skrzynia. Jak ktoś nie wie, nie grał w tą ligę. I tam z tej skrzyni będą można wyciągać te Perandusa. Te monety. Nie są twardzi niż tu trudno jest. Mają tego. Jeszcze temię tutaj na dystans. Ta skrzynia tu powinna być gdzieś. Jest. No ten. On Sanderem wali ten wilk, czy kto to jest? Tym skillem Sander.
jakąś chrypkę dostałem, cholera jasna. Przepraszam. Teraz otworzę tą skrzynię. Nieraz tam ciekawe rzeczy wypadają, zobaczymy co tu będzie. O! Proszę bardzo. Lifespeak. Ej, tu coiny. Dwa razy. No i że zabawa przednia. To mi się podoba. Zidentyfikujemy Lifespeak, to jest na pewno. Tak, Lifespeak. Tak, 9 do spieli. Plus 1 do sokety spielgemy, ale niestety kolor nie pasuje, bo flejtotem jest czerwony. Jeszcze 23 do spieli, 7 caspit, no to założymy, to zaraz powinno tu wzrost 10,2. 10,9 tylko, dlatego że tutaj jest 10% do elemental damage i 1,2 do cold damage, dlatego tylko tyle, ale chyba nam się tu szybkość zmieniła. 0,23 0,25, czyli szybciej będzie lepiej. No ale mamy pierwszy unikat. No i regeneruje 7 życia. Ona 1 sekundę, gdy rzucamy spiel. No to czyli cały czas to będzie robił, bo automatycznie działa spiel datem. Czemu mi tutaj, co ja go tutaj... Dlaczego nie może być użyty? Ja się muszę zastanowić nad tym, co ja tu zrobiłem. Golden Strike... Bo... Szczerze powiem, że nie wiem, dlaczego nie może być użyty. Ciekawa rzecz. No nie wiem, dlaczego on nie może być użyty. Chyba, że zaraz... inteligencja? Nie, zaraz zobaczymy tutaj. Nie, go tu włożyłem. Tu Molten Strike. No włożyć mogę. A właśnie. Bo on wymaga broni, nie różdżki, tylko broni. A to jest różdżka. No właśnie. Tu nawet nie jest napisane o tym. Przeważnie w tych wszystkich skillach to jest opisane, natomiast mnie to tutaj zmyliło, że... Tak, bo tu pisze from your weapon, a te różdżki to oni nie uważają jako weapon, to jest jako różdżka, no tak tu jest. I jak założę to, to on na pewno będzie działał teraz. O, właśnie. Ale wtedy nie możemy tego. Także nie będę mógł używać tego skilla, ale zobaczymy jak to będzie, czy to tam da radę. Także takie to są niuanse w tej grze. Dołożymy sobie tu punkcik. No i do życia, i do życia, i do strężu. Także znowu, już mamy 339. Regeneracja 12,1. Także już tak szybko to nas tu nie załatwią. No, także sami widzicie, jak to człowiek może się zakręcić, nie? Jak tutaj to wszystko działa. No, jeszcze tego trzeba zrobić, no. Mam trzeci poziom, bo z tamtej postaci robiłem. Nic do resów nie ma, tutaj zawsze palą. No, tam widać, to tam działa, ja tu idę, on działa dalej.
Do masterów trzeba robić koniecznie. Na trzecim poziomie, jak się ma mastera zrobionego, to można już kryjówkę zakładać. No i nie mogę użyć tego skilla, abym to wszystko przyspieszył. Nie wiem, chyba jednak zdejmę i poczekam na lepsze czasy, jak tą różdżkę będzie można użyć. No tak, to będę się tutaj za długo bawił z tym wszystkim. Ona niewiele więcej daje, a ten strajk, no to jeszcze mnie. Dobra, także tak. No to jeszcze mam protektora, ale nie używam go w tej chwili. No bo nic ta różdżka tak aż dużo tego DPS-u nie dawała nam. No to lepiej mieć podręczną też broń. A z różdżkami nie działa Molten Strike. O, ten tutaj. Dobrze, wtedy jeszcze trzeba go wziąć. Wymyślili też z tymi masterami. Tu jest tak, że jak teraz byśmy ich zabijali, to doświadczenie za nich już nie leci. Że można tu sobie 100 godzin bić w niej i doświadczenie nie będzie szło. Bo ktoś, jakbym był silny, to by mógł tu sobie ich wybijać, bo oni tu ciągle się pojawiają. Jak się wraca, jak już się wraca, bo w tamtą stronę, zanim się tego karuje i nie weźmie, to doświadczenie dostaje się. A teraz już nie, jak się wraca. Dobrze, to tutaj trochę punktów tam dostaniemy. O, jak zwykle niewiele. No i tutaj kozły po głowach skakać. Trzeba tu punkt waypoint znaleźć. Tam jeszcze z tych, ten Perandus jeszcze jest. Jeszcze 3 razy. Także ten Perandus to nie głupia sprawa, bo jak sami widzieliście, unikat wypad, nie? Ta różdżka. No a teraz totemowi dodam 10-2, 16-4, no to już jest znacznie. No już widać nawet, że już dostają lepiej. O, właśnie. I dobrze. Dobrze, pójdę do miasta. A i to mam zrobione, bo trzeci poziom u tego haku mi się udało zrobić. Ale tam nic nie ma, tylko on tam stoi praktycznie. To tamtą postacią, nie? Tam, co mam tak zwaną prywatną. Sprzedamy. Nie, to było odwrotnie. Ja wtedy przecież założyłem tak, dobrze. Już normalnie. Pewnie, że to jak było, że 16,4, to tu nie było różnicy, a przez życia więcej. A nie, 14,3 jest. Czyli jednak. Coś tu jakoś to dziwnie zadziałało. 16,4, 14,3. No cóż, to zostawimy tak. A to sprzedamy, jeśli DPS jest lepszy.
O, trochę szardów alchemii. Jeden jest. No, to jest sens. Mogę zabrejdować, już będzie trochę lepsze. No, ale to na fizyczne, także. Tu mam coś, no to lighting. A tu energy shield, czyli tu nieprzydatne. A to jeden unikat pierwszy się udało zdobyć. Na razie nie jest jakiś efektywny. No, znaczy efektywny jest, tylko nie mogę użyć z nim Molten Strike'u, dlatego go trzymam z boku. To tyle w tym odcinku. Bo czas leci, wszystko przeciąga. Wymaga czasu właśnie takie, bo to normalnie to przecież to bym leciał do przodu i nie patrzył, nie? A tu wszystko muszę zbierać i czas płynie szybko. Dziękuję, do usłyszenia.